말라고 말하니까 하고 싶다. 얌매 같지 말라고 말하니까 갖고 싶다. 나 유튜바. Witajcie moi panowie i moje panie, to jest fragment livestreamu, wszyscy ci, którzy dopiero do mnie dołączyli, witajcie, transmitujemy na żywo, wy oglądacie to na YouTubie już nie na żywo, ale witajcie, gramy w Dark Souls z wszystkimi, jest czat, więc w końcu będziemy mieli jakąś ciągłość, ponieważ do tej pory odpowiadałem na pytania, i za bardzo nie było wiadomo, na co odpowiadam. Zazwyczaj czytałem, zazwyczaj, w większości czytałem te pytania i odpowiedzi, znaczy odpowiadałem i czytałem pytania, ale zdarzyło się kilka razy, że odpowiedziałem coś tam, o, czasami, albo o, nie wiem, i w sumie nie wiadomo, jakie było to pytanie. Więc teraz mamy czat, więc wszyscy ci na YouTubie mogą sobie przylukać, o co chodziło, gdyby ktoś przeoczył. O, przyjacielu. Okej. Okay. Idziemy zabić Sifa. Postreamujemy dzisiaj. Miałem zrobić w ogóle... Postaram się, żeby były od dzisiaj w sumie. Live streamy były regularnie. Od dzisiaj, znaczy... Co tydzień. Okej? Okay? Postaram się, zrobić wszystko, bo był live stream jeden, później miałem tydzień. Niestety musiałem... Troszeczkę się nie wyrobiłem z czasem. Ale od dzisiaj postaram się, żeby te streamy były regularnie. To jest podłoga, nie? Nie, to nie jest podłoga. Chyba tu się szło w dół. Okej. Miałem iść spotkać się z Cybulą. Właśnie miałem iść, Halgir, ale wiesz co, nie miałem... Pomyślałem, że zrobię to poza kamerą. Mówię, a to szybko pójdę z Cybuli. Ale wiesz co, nie miałem kiedy. Więc po prostu pójdziemy, zrobimy. Zrobimy to po prostu. Zrobimy, zabijemy Sifka. Bez problemu. On jest tak duży, że jego... Nie. Nie przewrócimy. Nic nie zrobimy. Okej, stary. Jeszcze raz to zróbmy. O, tu mu za dupę wejdziemy. Brakuj tak. Przyjacielu. Muszę za dupą siedzieć. O tak. Tu jest dobry spot. Józefa. Podnieś się, podnieś się. Wypij to. Okej. Okay. Wow, prawie przeklął. Ale teraz z tego nie wyjdziesz. Przyjacielu! Okej. Okay. Okej. Okay. To jest to. I gdyby była chociaż jedna taka osoba, prawdopodobnie nie ma, ale gdyby była chociaż taka jedna osoba, to jest jedno z najlepszych miejsc do farmienia. Tam sobie trochę w życie do 20. Bo coś ostatnio odpikamy często. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Nasza misja jest zrobiona. Przeteleportujemy się w teleport do Firelandu. Zdjęliśmy się do Firelandu i kupimy sobie resztę pancerza. Resztę pancerza, bo zostało mi chyba tam 15 czy 15. Cebula? O, jest jeszcze, spoko, stary. Here you are. Tak jest. You sorry fool. You could not be the chosen one. Enough. I shall slumber until I am awakened again. Widzicie, teraz mówię, że nie jesteśmy wybranymi.
Generalnie chyba po tym, że stało się to po tym, kiedy poszliśmy do Anor-Londo. Do Nowego Londo, przepraszam, do Nowego Londo, kiedy poszliśmy. Bo jest tam szansa, że możemy spotkać takiego brata bliźniaka, który mu opowie nam prawdę. Czyli generalnie on, ten koleś jest strasznym kłamcą i manipulatorem. W kilku odcinkach wcześniejszych, dla tych, którzy oglądają to może na YouTubie, mówiłem, że zastanawiałem się, czy rzeczywiście jesteśmy tymi wybranymi, tymi, o których on mówi, że to nas wybrał los, my jesteśmy tymi nieumarłymi z przeznaczenia, z przepowiedni. Ale oczywistym jest, że to nie jest prawda, bo spotykamy na naszej drodze. Gdybyśmy byli wybrani, to bylibyśmy jak gdyby tym jedynym, tak? A spotykaliśmy na drodze wielu nieumarłych, którzy zaszli daleko. Na przykład w Anor-Londo Tarkus doszedł do Anor-Londo. Jak zabiłem czterech króli, tak? Możliwe. W każdym razie on focha teraz strzelił. Jest on wielkim manipulatorem. Jest on wielkim manipulatorem i generalnie chce przedłużyć erę światła. Chce, żebyśmy przedłużyli ogień. Manipuluje nami, żebyśmy nie pozwolili, żeby ogień zgasł. Wciska nam tą bójdę o przepowiedni, którą prawdopodobnie też nakarmił Gwena. Prawdopodobnie Lord Gwen też łyknął tą jego bójdę i przedłużył płomień. A może zrobić to własnej woli. W każdym razie... tak, iluzja jest oczywiście, iluzja jest w Anor-Londo. Ale ten koleś, wielki kłamcą, jest wielkim kłamcą. I teraz z perspektywy trzech gier teraz, kiedy spójrzcie mi w oczy. Z perspektywy trzech gier teraz. Trzech Dark Souls, tak? Oczywistym jest, że on chce, żebyśmy przedłużyli ogień, ponieważ jak gdyby jego robota by się skończyła. Chce, żebyśmy przedłużyli płomień, żebyśmy przedłużyli erę światła. Robiąc to, oczywiście, przedłużamy nieuniknione, ponieważ, jak pamiętamy, każdy kolejny władca sprawiał, że ten świat zmieniał świat na tyle, że w końcu, pamiętacie, w Dark Souls 3 walka z tym, jak on się nazywał, ostatni boss po dusza płomienia, czy jakoś tak? Pamiętacie, jak wyglądał ten świat, ten jego, do którego się teleportujemy? Wszystko było wypaczone, powyginane poprzez prawdopodobnie dziesiątki, może nie setki, pewnie dziesiątki razy, kiedy płomień został przedłużany, kiedy został jak gdyby na siłę został on rozpalany, żeby przedłużyć erę światła. Nie wiadomo tak naprawdę, Soul of Cinder, właśnie. Czyli dusza popiołu, dusza tego płomienia. Wiecie, tak naprawdę, z drugiej strony, nie wiadomo, co się stanie, kiedy nastanie era ciemności. Czy to będzie apokalipsa, czy to będzie tylko jakiś etap przejściowy, w którym przyjdzie coś innego? Pamiętacie, że właśnie z ciemności pojawi się płomień, i jedną z tych wielkich dusz, mroczną duszę, otrzymali ludzie. Mroczna dusza ma to do siebie, ma moc tak niezwykłą, że nie traci ona na wartości, nie traci ona swojej mocy, o ile jest kiedyś powielana. Dlatego wielu ludzi, prawdopodobnie, myślę, że większość ludzi, jeżeli nie wszyscy ludzie, mają w sobie fragment mrocznej duszy. Nie wszyscy jednak mają na sobie piętno, to znamie, gdzie ono jest? To, mroczny znak, tak? Mroczny znak oznacza przeklętych nieumarłych. Ci, którzy go noszą, rodzają się po śmierci, ale pewnego dnia tracą rozum, stają się puści. Śmierć wzywa z takiem, które przewraca swojego ciała do ostatniego ogniska, ale płacą za to swoim człowieczeństwem i duszami. Czytałem, jak nastąpił rok, to będzie koniec historii świata, nie wiadomo, ciemność. Właśnie, to może być po prostu zerwanie tego cyklu, tego, co mamy teraz. My jesteśmy teraz
To jest początek cyklu, to co my jesteśmy, to jest sam początek. Pierwszy był błęd, tak? My jesteśmy drudzy. To jest, Dark Souls 1 jest po prostu ścieżką do chwały, do glorii. Oglądamy wzejście nowego władcy. Nowego władcy, który później zostaje pokonany również przez kogoś innego i ten ktoś inny przez jeszcze kogoś. I prawdopodobnie kilka cyklów później mamy, jak on się nazywał, ten król z Dark Souls 2 na L. Król. Wiecie, o kogo mi chodzi? Tego, który chodzi taki oczadziały po swojej komnacie trenowej, jak go znajdujemy. Mąż Ashandry z Dark Souls 2. Wiecie, o kogo mi chodzi. Nie pamiętam imienia. Ja mam pamięci, no imię. Twarz pamiętam. Jak zobaczę twarz, to wam powiem. A imię nie pamiętam. Ja tam mu w metrykę nie będę zaglądał. Wendrick, właśnie. Dzięki, Rozszpun. Wendrick. Który też był takim wielkim, zajebistym władcą, a później znajdujemy go, co mi się bardzo podobało, to takiego żałosnego, pustego, który włóczy się po własnej komnacie tej, właśnie, nie tronowa komnata. Tak, w sumie komnata tronowa, tak, ta jego ta. Włóczy się taki żałosny. Jeszcze jedna. No przejdź tu. O, fuck. Okej, okay. Ta broń się raczej tutaj, znaczy może się sprawdzi, ale przydałoby nam się coś mniejszego. Coś... Lepiej, żebyś miał pochodnie, przyjacielu. Jest! Jest! Nie zrzućcie go! Nie zrzucajcie go, chłopaki. Krwotok! Zginął przy tych szkieletach, to mi się chyba... Wychuśtałbym się. Latarnia! Przyjacielu, masz szczęście. Masz szczęście. Spełniłeś swoją powinność? Może zejść tam na dół teraz. O! Tam! Okej. Okay. Są inni chętni. Pała jest chętna i jurna. Dla wszystkich starczy. Okej. Okay. Chłopaki się tam cieszą na dole ostro. Impreza jest. Tu się schodziło czy spadało? Jak to było, chłopaki? Czy sturlewało, czy schodziło? Turlało się chyba, nie? Czy zbiegało się? Widzicie, ludzie z YouTube'a, którzy to teraz oglądają, ja się mogę teraz spytać czatu. Czat mi może coś powiedzieć. Nie ma tego na YouTubie! Nie ma. Turlanie? Okej. Okay. Hagir, ufam ci. Piękne to. Tu było tylko schodzenie, nie? Tu już pamiętam. Tu była śmierć przy turlaniu. Zielony odłamek. Titanite'u. Titanite. Małe ścierwo. Wychluśniemy, bo tam jest ten przyjemniaczek w... na tym, w czarnym garniturze jest. A nie, to jest ten. On jest z drugiej strony. Co mnie niepokoi w tej scenie, to jest to... nie co ten człowiek mu... O, wow! O, wow! 0700 ktoś zadzwonił.
co mnie niepokoi wtedy sędownicą, on mówi, ale jak to mówi? Chodzi mi o to, że jakość tego głosu, czy mi się tego wydaje, czy plik, który jest, czy mikrofon, którego użył ten aktor, jest jakiejś gównianej jakości, czy specjalnie ten głos został tak zmieniony, bo brzmi jakby został nagrywany Nokią, jakąś starą. Rozmawiaj. Konkretny. Okej, dobra. A teraz gdzie się... Nie chcę gadać, a później gdzie idziesz? Koleś, zdecyduj się. Jak moja ex. Jesus. Dobra. O! O, double! Nie! Uff, okej. Okay. Pozwól do mnie. Na rozmowę. A! Chciał uciec. Zapomniałeś przecież, że mam pałę. Przed pałem. Pała nieruchliwa, ale sprawiedliwa! Tak wam powiem. Ej! No chodź, stary. Nie jest tak wysoko, skocz, no chodź. Chodź, no chodź. Złapę cię. No chodź, stary, no nie bój się, nie jest tak wysoko, no! O! Przełamał tremę? Oj! Tego nie planowałem. To lubię, to lubię, to lubię! Trzeci jeszcze, wow! Okej. Fuck! Pościg mi robi. Jedyne słuszne rozwiązanie, uciekam do bossa. Na ratunek do bossa idę. Pinwheel! Oni mnie biją! Powiedz im coś! Okej, okay, uciekłem. Pani Pinwheel, jak do ciebie przyszedłem do tych katakumb, to jakieś szkielety mnie goniły. Jakiś facet w czarnym garniturze, znaczy garniturze, mundurze z tym pancerzu mnie chciał toporem porąbać. Ja nie wiem, co się tu dzieje. Patrzcie na rozmiar tej... To jest grobowiec gigantów. Patrzcie na rozmiar tego grobowca. To jest wieczko, nie? Niesamowite. Tylko nie zgin, no. To się okaże. Pinwheel. Jeden najbardziej, najfajniejszy, nie najfajniejszy, ale bardzo fajny pomysł na bossa, a jest taki słaby, no bo to jest przeciwnik w sumie. To jest przeciwnik po prostu, którego spotykamy wcześniej, ale jest no komicznie słaby, jeżeli chodzi o na tym poziomie, na którym jesteśmy. Ej, dwa ciosy. Maska ojca. Look. I am your father. Okej. Maska ojca, co ona dawała? Udźwig postaci zwiększa. O! Nie wiem, czy to jest warte. Utrat naszego pancerza. Ile to jest? A, cztery. Takie. No, jak nam będzie gdzieś brakowało, to możemy założyć na ryj. Co? Zapomniałem, że miałem ten. Wewnętrzną moc. O, wow.
No to lecimy. Ej, już nie jestem w filmiku. Okej, okay, papa Nito, chodź. Papa bless. Papa bless America. Okej, okay, luzik. Nic się nie stało. O, będzie AOE, będzie AOE. Było. Jest. Uff. Jest. Weszło. Uff. Wow. Okej, okay. Człowiecze. Okej. Okay. Zrobimy sobie awans, taki szybciutki. Dwa punkty siły, jasne. Dobrze. Łyknę dwa punkty siły w każdej chwili. Teleportacja. Kopsniemy się. Kto ma buffy? Kto ma rzeczy, które mogą. Kto się kupuje? Chyba ta. Ta brudna sprzedawczyni w tym, w Firing Shrine. Ona miała coś. Idziemy teraz. Pójdziemy. Może nie przejdziemy całego, ale pójdziemy do tego, do. Aizoy. Jeszcze tu jesteś? There you are. I'll be heading down below. There's nothing worthwhile. No worry. Cieszy mnie to, że nigdzie nie przyszedłeś, ale musimy dokończyć quest, zadanie. Wiecie z kim? Z tą przyjaciółką tutaj. Bo ona wróciła. Ah. Oh, you. Have you seen my lady? Oh, blast, where might she be? And would she be safe? Stary, jest bezpieczna, nie martw się o nią. Oh, I'm sorry. Miracles, was it? Sometimes. Ona powinna wrócić teraz. Teraz dziwię się, dlaczego on nie zareagował na ten jej powrót. Czy to jakiś błąd, czy to jest jakiś. Coś się z questem stało? Czasami te questy są bardzo. Są niesamowite w ogóle. Ponieważ dzieją się mimo naszej woli. Cokolwiek, wiadomo. To, czy je zaczniemy, czy się poruszą dalej, zależy od tego, kiedy, gdzie pójdziemy, z kim pogadamy. Ale podoba mi się to, że ci bohaterowie tutaj działają sami. Pomimo tego, chodzą gdzieś, znikają. Jest tutaj. Hello. I will never forget what you did. I am deeply indebted. For it was not within my power to save Vince or Nico. I cannot thank you enough. In case you have not heard, I am Rhea of Thoroland. I only wish there was some way I could help you. But I am inexperienced and I only know the art of miracles. If that could be of any help, speak to me again. Dawaj cuda. Would a miracle, I would be most maybe to. Naucz się gestu, módl się, dobrze. O, teraz nas wyjdzie. Bardzo dobrze. Tak się z nim walczyło, właśnie.
No nie, taka taka walka. No taka bezsensowna ta walka. No ale okej. Okay. Za walkę z tym... z łóżkiem chaosu to Miyazaki jest przeprosił. Widziałem sobie nic, od którą się nowił. Na tarcia jest kiepska. Przywalić tu? Tak, przywal. I skończymy walkę. Okej. Bardzo dobrze. Teraz, ponieważ ta lawa się niego sączyła, kiedy go nie ma, zastygnie. Okej, okay. To mi się podoba. Wpadnie 20 tysięcy takie drobniaki, no dobra. Do cebuli, dobra Hargi. Dobrze, że przypomniałeś, czekaj. Stary. Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far, but I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask, but can you spare a few scraps of moss? Tak. Fantastic. Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina. Tak, dokładnie to samo. I shall not forget this. Robaki, chociaż na wydropienie latarni masz tylko ile? Chyba 4 szanse, tak? A na robale możesz przychodzić ile chcesz. Tarcza z kolcem, dzięki. John Malkovich, jak grał Ruska, to mówił motherfucker. O, oh, wow! Proszę o raz bawić. No proszę. Because you interrupted me. Well, thank you. I am Rosalind of Katarina. I don't know how I ended up in that prison. It wasn't terrible in there. No dalej, nie przeszkadzaj sobie. I must think of some way to repay you. Co tam było, tym złotym golemie? Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Spoko, Agri. Tak. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. I shall just... stay put and keep out of trouble. Tak, tak, to spotkanie jest straszne, bo jest tylko jedna szansa praktycznie, żeby je zrobić. Goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must... Dobra. Quest wykonany. Pykniemy sobie. O, ja mam ten, duszę strażniczki, muszę sobie wzmocnić. Do ogniska, do Fajernik Shrine'u.
zejdziemy do córki chaosu i powoli będziemy kończyć. No to ja robię. Ja biegnę. Pyk. Teleport. Kaplica. Pięknie. Oh, hello again. You both managed in quite well, aren't you? But I haven't found my father yet. Have you seen him? Really? Then I must be off. I'm sorry he's caused you trouble. He has a knack for that. If he'd just stay put. No właśnie. Really? Dobra. Okej. Okay. Zrobiliśmy to, zrobiliśmy to. Teleportacja do kościołowa jaskinia? Nie. Ołtarz głębiny. Córka chaosu. Tak. Ciężkie jest to spotkanie z tym... żeby dokończyć questa z zły. To jest jeden z najcięższych questów do zrobienia. Jest tyle rzeczy, które mogą się spartolić, które mogą pójść nie tak. Się w pale nie mieści. Nie możemy zabić tych... spotkasz kolor czas tak. O, dobrze mówisz. A on jest w Izolith. Czy tutaj jest? W Izolith jest, nie? Tutaj go nie ma. No jeszcze będzie jedno ognisko. Tam się u tego uczłowiecza. On jest w Izolith, tak mi się wydaje. Także dobra, robimy tutaj. Zejdziemy tam w dół i będziemy powoli kończyć streameczek. Póki co będę się wyłączał, będę się z wami żegnał i będziemy kończyć tak jak zwykle klipem muzycznym. They can control you and me.